Witam, witam bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny krótki film o książkach, który czytam po polsku, bo uczę się polskiego głównie czytając książki. Wreszcie przeczytałam Znachora autorstwa Tadeusza Dołęgi-Mostowicza i dziś chciałabym Wam trochę opowiedzieć o tej książce i o moich wrażeniach z tej lektury. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się ta historia o Znachorze. Nie pamiętam, ile już razy oglądałam film Jerzego Hoffmana Znachor. Najpierw po rosyjsku, potem w ostatnich latach już po polsku. Oglądałam też na YouTubie stary czarno-biały film Znachor 1937 roku. Również bardzo wiele razy słuchałam audiobooka w języku polskim. No i oczywiście od wielu lat marzyłam o przeczytaniu tej książki, ale nie chciałam jej czytać w tłumaczeniu po rosyjsku. Bardzo pragnęłam ją czytać od razu w oryginale w języku polskim, ale dlatego musiałam najpierw długo czekać do momentu, kiedy nauczę się tak dobrze czytać po polsku, że będę mogła zrozumieć ten tekst w 100% i nie przegapić niczego, ani najmniejszego szczegółu z tej historii. I dopiero po przeczytaniu wszystkich książek z serii o Harrym Potterze w wersji polskiej w końcu poczułam, że mogę już przejść do czytania polskich książek w oryginale. No i oczywiście moją pierwszą książką była ta papierowa książka Znachor i profesor Wilczur. I dziś porozmawiamy o pierwszej części, o pierwszym tomie Znachor. To jest naprawdę wzruszająca, pewna ciepła i znakomicie napisana historia o życiu, o samotności, o miłości. Myślę, że to jest jedna z najlepszych, najmocniejszych książek, jakie przeczytałam w swoim życiu. Bardzo podobał mi się styl pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Taka melodia tekstu. Tadeusz Dołęgi-Mostowicz tak dobrze używał słów, że wiele razy wydawało mi się, jakbym sama była tam obecna w tej historii i czasami naprawdę nie mogłam oderwać się od tej książki. Czytałam ją bardzo powoli, żeby żadnego szczegółu nie przegapić i przeczytanie tej książki zajęło mi aż miesiąc. Ale to nie tylko dlatego, że skupiałam się tak bardzo na każdym słowie, każdym zdaniu. Po prostu nie chciałam, żeby ta książka się skończyła. Wiecie, są takie książki, które kiedy je czytacie, to z jednej strony chcecie je przeczytać jak najszybciej, bo martwicie się o wszystkich bohaterów tej historii i w ogóle, ale z drugiej strony nie chcecie, aby te książki się skończyły. Ostatnio coraz rzadziej spotykam takie naprawdę dobre książki i Znachor jest jedną z nich. Za każdym razem, gdy je otwierałam, wydawało mi się, jakby przenosi się do bohaterów tej opowieści, że jestem obecna przy operacjach wykonanych przez Znachora oraz siedzę z Leszkiem w jednym i tym wagonie w czasie jego powrotu do Polski. A to wyznanie miłości między Leszkiem a Marysią było to po prostu genialnie napisane. I jest mi naprawdę bardzo przykro, że ten tak niesamowicie utalentowany pisarz zmarł w tak młodym wieku i zostawił nam tak mało spuściźnie. Więc bardzo chciałabym, żeby wszyscy przeczytali tę książkę i w ogóle marzę o tym, żeby ludzie znowu zaczęli czytać więcej, bo
моим скромным зданием жаден сериал не достарчит таких эмоций, которые может дать добра ксяншка и наша власна выобразня, которая будущая, когда читаме. Але не зрозумите мне зле, сериалы теж любя. Ну а зараз, згодні ж з традицією, хоче вам оповідати о кільку цікавих зворотах, словах, які зналязав в тій книжці, а які були для мене, як для росіянки, дуже інтересуюче. І перше слово – то «обібрук». То, це означає то саме, що «обібок». І по-російську теж можемо оповідати праві так само «леже бока». Наприклад, «вставай обібоку» по-польську – і «вставай ліжебока» по-російську, то бжмі дуже подобне. Друге слово – то «преднувек». Не потрафі того претумачити на язик російський одним словом. Він сповідала би в другім зданню, що є то голодний період в деревні в кінці зими і ранній весною, коли запаси їди підходили к концу. Це значить, окрес на вші під кінець зими, в чесну весну, коли скінчилися запаси живності і люди годували. І був то, направді, дуже страшний і трудний окрес на вші в давніх часах. І є ще одне дуже цікаве слово – то окість. І теж не може того претумачить на язик російський єдним словом, щоб бжмяло то заровно крутко і п'єнкне, так як в язику польським. По-російську то бенді смершися сніг на вітвях дерев'їв. Але у вілі барці подоба міще польська дефініція, польське слово окість. Бжмі то у вілі барці поетицько. Также в тій книжці зналязвам хіба найдовше слово, яке кєдикольвік прочитавам по-польську. То було втеди, де професор Вільчур споткав єднего чоловіка, який му повідяв: «Віншує собі, напевніть мій пустий жовондечек, 45-процентовим розчином алкоголю». Припрашам, якщо є дуже буенду в моїй вимові, але то слово 45-процентове ма аж 29 літер, і мисля, що можна часом го уживати до чвачення вимови, бо то слово завіра найтрудніше для мене комбінації літер до вимовлення «ч», «ді» і «ті». При оказі і по-російську то слово теж є дуже довге і бжмі праві так само 45-процентним. Але завіра то тільки 20 літер. Рівняш в тій книжці зналязвам кілька дуже цікавих виражень, фразеологізмів, зв'язаних з звіжантами, птаками. І перший цікавий зворот рівняш є кояжений з алкоголем, то залять робака. По-російську то бенді заліть горе віном або водкою. І то значить праві то само піті алкоголю в цілю запомнення у проблемі, у якихось неприємних учуттях, у жалю. Але для чого власне робак? В язику російським є вираження «замаріть червічка», це значить «заможить робака», але то не дотичи алкоголю. І мовімо то тільки, коли маємо охоти на якось лекон пшеконське. Друге вираження – то «на пса урок». По-російську то бенді «тфу, щоб не зглазіть», але є дуже для мене то цікаве, для чого властиві п'єс. При оказі в язику російським маємо фрази, яка помага успокоїти дітсько, коли, наприклад, упадні плаче, мовімо щось в стилю «нех п'єс захорує, нех кот захорує, а нех і ту виміняємо ім'я дітська, нех виздоровіє».
zastanawiam się, czy jest to z tego samego pochodzenia. I jeszcze jeden bardzo ciekawy zwrot, to rządzić się jak szara gęś, to znaczy nie liczyć się z nikim, rządzić się innymi, rządzić innymi i postępować samowolnie. Po rosyjsku powiedziałabym хозяйничать, самовольничать, але bardzo bym chciała wiedzieć, dlaczego dokładnie szara gęś. I moi drodzy, jeśli ktoś z Was zna pochodzenie tych trzech wyrażeń, zaleć robaka na psa urok i rządzi się jak szara gęś, skąd pochodzą i w ogóle, proszę Was, koniecznie dajcie znać w komentarzach, dlaczego tu mówimy akurat o robaku, czy akurat o psie, czy akurat o szary gęsie. Będę Wam ogromnie wdzięczna za wszystkie Wasze odpowiedzi i za pomoc. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmiku do samego końca. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!